Czołem widzowie, streszczę dzisiejszego live'a z piątku Rafała u Janka na chacie w Czeczenii. Co takiego ważnego się wydarzyło? Ważne sprawy. Po pierwsze, pożyczka została cofnięta, także problem z głowy. Druga ważna sprawa. Rafał obiecał dla Janka 1000 zł do kieszeni. Janek dostał 600 zł, a 400 Rafał przeznaczył na lodówkę. Moim zdaniem dobrze, bo będzie gdzie miał Janek trzymać jedzenie w te ciepłe dni, bo przecież idzie lato. Trzecia sprawa. Jest coś na rzeczy z Gosią. Nie wiem, tak mi się tylko wydaje, że Rafał dostał kilka słów od kogoś, żeby nie brać Gosi do filmów ani do live'ów. I także w tej chwili na live'ach Gosi nie ma. Rafał się tłumaczy, że nie chce jej brać, ale przecież wszyscy wiedzą, że to Gosia nakręcała wszystko. I te filmy, i te live'y. W tej chwili te filmy, które wy widzicie u niego na kanale, to są filmy sprzed kilku tygodni, gdzie Gosia jeszcze jest. Zobaczymy za miesiąc, czy Gosia będzie w następnych filmach, ale prawdopodobnie chyba już nie. Także coś jest na rzeczy. Oczywiście Janek rozmawiał sobie z pięknym głosikiem. Głosik kazał dla Janka robić pompki. Janek robił, ale przysiady. No ale robił. No i tam były jeszcze, sypały się różne inne żarty. Ten głosik mówił. No a Janek, jak oczywiście, jak to zwykle, chciał się z głosikiem mówić na kawę. No ale jakoś mu to nie wychodzi. Także to chyba te ważniejsze rzeczy. No i live ogólnie nudny i brak aktorów. Teraz ostatnio był Krystian i tam były jakieś śmieszne rzeczy związane z modlitwą, z religią i tak dalej. No w tej chwili już nikogo nie ma, z tego co widzę, ale live się toczy i ma potrwać do 20. Jeżeli macie ochotę, nie wiem, oglądajcie, wpadajcie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się. Cześć.